Wieczór telewizji w Polsce. Proszę Państwa, smutny dzień, smutny wieczór, bo dzisiaj odbył się pogrzeb świętej pamięci Mateusza Sitka, szeregowego, awansowanego do stopnia sierżanta pośmiertnie, który zginął tragicznie, ugodzony ciosem na granicy polsko-białoruskiej. Proszę zobaczyć, to jest taki nasz materiał, który mówi o tym młodym żołnierzu. I schodzimy. Został zaatakowany na granicy 28 maja i zmarł kilka dni później. Nie udało się go uratować lekarzom z Wojskowego Instytutu Medycznego, a dzisiaj odbył się jego pogrzeb w jego rodzinnej miejscowości. Rodzina prosiła, żeby media dały rodzinie spokój, żeby nie filmowano tej uroczystości, żeby nie zakłócano spokoju żałobników, tych, którzy tak bardzo przeżywają, ale wielu ludzi z całej Polski przyjechało, żeby uczestniczyć w tym pogrzebie, ludzi, którzy nie znali Mateusza Sitka, ale byli bardzo blisko uczuciami z rodziną, która go w tym momencie żegnała. I bardzo wzruszające słowa matki, która pożegnała swojego syna, młodego 21-letniego żołnierza. Na portalu wpolityce.pl mogą je Państwo przeczytać. Zaraz Państwu pokażemy. Właśnie. Kochani, módlmy się za naszą ojczyznę. Niech rządzący naszym krajem zawsze podejmują mądre i odpowiedzialne decyzje, aby żadna matka nie musiała płakać nad trumną swojego dziecka, a synowie i córki mogli wracać bezpiecznie do swoich rodzin. Niech Mateusz jako żołnierz Wojska Polskiego będzie symbolem walki o nasze bezpieczeństwo. Mateusz pozostawił testament każdemu Polakowi. Dbało się o niepodległą i bezpieczną ojczyznę. Dbało się o Polskę. Czekaj na nas, synu, kiedy Bóg wyznaczy czas, znowu będziemy razem. W pogrzebie uczestniczył również prezydent Polski, pan Andrzej Duda. I pan Andrzej Duda przed samym pogrzebem odznaczył zamordowanego na granicy polsko-białoruskiej wojskowego Krzyżem Zasługi za dzielność. I medal dla Mateusza Sitka odebrała pani Emilia, matka zmarłego żołnierza. Przyznał także żołnierzowi wyróżnienie za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach z wykazaniem wyjątkowej odwagi w obronie nietykalności granicy państwowej oraz życia. I słowa prezydenta, które wtedy na tej uroczystości pogrzebowej padły. Tu spoczywa żołnierz polski z powołania, z wychowania. Odważę się to powiedzieć. Z mazowieckiej ziemi. Wyrosły tutaj na pniu wielowiekowej, tysiącletniej tradycji obrony ojczyzny i służby ojczyźnie, który świadomie wybrał najpierw klasę mundurową, a potem już w czasie trwającej wojny na Ukrainie, kiedy za naszą granicą młodzi ludzie muszą walczyć w obronie swojej ojczyzny, on wybrał świadomie służbę wojskową. No właśnie, a w naszym studiu pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pani poseł. To smutny dzień dla nas. Przed Instytutem, Wojskowym Instytutem Medycyny już przez wiele dni gromadzili się ludzie. Ja muszę pani powiedzieć, że takie najbardziej wstrząsające dla mnie słowa to były słowa jednej z pań, która tam przyjechała. Powiedziała, że ma 21-letnią córkę, a potem powiedziała, przecież ci żołnierze to nasze dzieci. To bardzo smutny dzień. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo smutny dzień. Zginął młody człowiek, młody żołnierz, bohater, który bronił naszej granicy. Dzisiaj odbył się jego pogrzeb, który został również przez wszystkie służby mundurowe uczczony w sposób chociażby tej sygnalizacji, która o godzinie w samo południe była słyszana na wszystkich ulicach. Młody człowiek, który na pewno robił wszystko, by swoją funkcję, swoje działania wykonywać jak najlepiej. Ja myślę, że dzisiaj piękne słowa i właściwe słowa przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale myślę, że dzisiaj w kontekście tych sytuacji, które pojawiły się, które pojawiały się w spraw nie tylko związanych z zamordowaniem naszego polskiego żołnierza, ale również w kontekście
tych sytuacji żołnierzy w marcu, którzy zostali zatrzymani, którzy zostali zakuci w kajdanki ze względu na to, że oddali strzały ostrzegawcze. Ja uważam, że musi dzisiaj bardzo mocno wybrzmieć, że dosyć pewnych manipulacji, dosyć wtykania nosa w nie swoje sprawy, jeżeli chodzi o obronę wschodniej granicy. Dzisiaj żołnierz, i to powinno wybrzmieć, dzisiaj żołnierz nie może mieć wątpliwości, co powinien robić i jak może się zachowywać w sytuacji, kiedy jest zagrożone jego zdrowie, jeżeli jest zagrożone jego życie, jeżeli ktokolwiek zagraża bezpieczeństwu naszej granicy wschodniej, jakiejkolwiek granicy. Dlatego te sytuacje, które ostatnio się wydarzyły, powinny być szybko wyjaśnione i naprawdę żołnierz nie może mieć kneblowanych rąk, nie może mieć ograniczonych sytuacji, a przede wszystkim nie może mieć żadnej wątpliwości do tego, że broń w odpowiednich sytuacjach może użyć. No właśnie, a dzisiejsza debata w parlamencie też nie uchroniła niektórych polityków przed pokusą, żeby wykorzystywać to, co się zdarzyło na polsko-białoruskiej granicy i niedawno, i jeszcze na przełomie marca i kwietnia politycznie, ale to zostawmy na chwilę, dlatego że pani poseł, to jest bardzo tragiczne wydarzenie, i bardzo tragiczny dzień dzisiaj, pożegnanie Mateusza Sitka, ale życie toczy się dalej i dostajemy bardzo niepokojące informacje z wielu sfer naszego życia i one napływają już od dłuższego czasu, na przykład jeżeli chodzi o gospodarkę. Ostatnio uzyskaliśmy informację, że w opiece zdrowotnej się źle dzieje. Pan doktor Patecki alarmował kilka dni temu na portalu, na platformie X, że Narodowy Fundusz Zdrowia bankrutuje, że nie ma pieniędzy. Pojawiały się informacje w mediach, że w niektórych szpitalach lekarze, załoga, personel dostaje wynagrodzenie na raty, że nie ma już takiej obietnicy spełnianej bez kolejki do specjalisty, że to wszystko tak jakby legło w gruzach. A z kolei teraz jest projekt nowej ustawy, nowelizacji ustawy, o której pan poseł Cieszyński napisał także na portalu, na platformie X, że ona właściwie jest takim początkiem i podstawą do tego, żeby zamykać szpitale. Właściwie chyba to, co kiedyś, o czym kiedyś jeszcze marzyła Platforma Obywatelska, żeby komercjalizować szpitale, a co się już w niektórych regionach kraju dzieje, na przykład w Gdańsku, no może mieć istotne znaczenie. Zostaniemy tak jakby no trochę pozbawieni tej pewności, że służba zdrowia jest dla nas tak jakby no konstytucyjnie przewidziana i będziemy musieli się liczyć prywatnie, to znaczy ci, którzy będą mieli pieniądze. Panie redaktor, sporo informacji już w pani wstępie zostało przekazanych. Tak, rzeczywiście jest sporo niepokoju w ochronie zdrowia. Jeżeli wrócimy do kampanii wyborczej jesiennej przed wyborami 15 października, to koalicja, która się zawiązała 13 grudnia, ona wtedy obiecywała wszystko. Mówiła o tym, że dla przedsiębiorców, że zmieni składkę zdrowotną. Dla pacjentów mówiła, że zostaną zniesione limity NFZ w lecznictwie szpitalnym. Była też mowa o chociażby bonie stomatologicznym dla dzieci, dla pacjentów. Te wszystkie postulaty nie zostały zrealizowane. Dzisiaj słyszymy, i co jest niepokojące, bo nie słyszymy tego z ust pani minister Leszczyny, tylko usłyszymy z ust interesariuszy, osób w ochronie zdrowia, osób wokoło ochrony zdrowia, interesariuszy Narodowego Funduszu Zdrowia. W ogóle ten niepokój jest wśród i dziennikarzy o tym wiedzą w ochronie zdrowia i przede wszystkim dyrektorzy szpitali, placówek, którzy właśnie bezpośrednio są powiązani tymi świadczeniami. O tym właśnie, że jest problem z wypłacalnością Narodowego Funduszu Zdrowia i to dzisiaj mówimy o niewypłaconych świadczeniach nielimitowych i nadwykonanych w pierwszym kwartale tego roku, a chciałam przypomnieć, że już zbliżamy się prawie do trzeciego kwartału. W trzecim kwartale również to, co Prawo i Sprawiedliwość w budżecie zabezpieczył, to, co widział. W trzecim kwartale również trzeba będzie waloryzować zgodnie z ustawą wynagrodzenia w ochronie zdrowia, które zostały ustawą wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. I te niepokoje, które usłyszymy, podkreślam, nie z ust bezpośrednio osoby, która powinna to komunikować, czyli z ust pani minister, tylko z ust osób, które bardzo się niepokoją, bo te sygnały docierają. Mówi się nawet wśród tego grona, o które wymieniłam, o pewnym być może
możliwym bankructwie Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo również pani minister nie komunikuje o tym, że wprowadza wymienioną ustawę. Ustawa, która pojawiła się, zdaje się, wczoraj, której jeszcze nawet nie zapoznaliśmy, ale tej komunikacji w ogóle nie było. Pojawiła się ustawa, a ja wiem, bo przed chwilą rozmawiałam z panem ministrem, z panem posłem Cieszyńskim, który był również dzisiaj na kontroli poselskiej w Ministerstwie Zdrowia. Dowiedział się kilku faktów, o których pewnie gdzieś niedługo będzie komunikował, ale wiem, że są tam odpowiednie limity, które są planowane do tego, żeby zamykać niektóre oddziały, jak na przykład oddziały ginekologiczno-położnicze. Nie było żadnej komunikacji, nie było żadnych konsultacji. My, kiedy w zasadzie pan minister Niedzielski proponował ustawę modernizującą szpitalnictwo, było bardzo dużo hałasu, było bardzo dużo sprzeciwu ze środowisk właśnie Platformy Obywatelskiej, ze środowisk samorządów, również związanych z Platformą Obywatelską. I był tak naprawdę bojkot tamtej ustawy i rozmowy o ewentualnych propozycjach modernizacji szpitalnictwa. Dzisiaj, kiedy ta ustawa została wczoraj wrzucona, poznaliśmy ją, informację o niej już na stronie internetowej, ja powiem krótko, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej rozmowy ze środowiskiem, nie było przedstawionych żadnych propozycji, ale przede wszystkim nie było też przedstawione, nie było też wysłuchania problemów i wyciągnięcia z tego pewnych wniosków. To nie w ten sposób powinno się odbywać. Dzisiaj mówimy o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma problemy z finansami. Wiemy, że uruchomione mają być uruchomione i spieniężone mają być obligacje. Wiem, że odbędzie się Komisja Zdrowia, w której będziemy pracować nad zmianą planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja z drugiej perspektywy i z tego, co też dociera z tych wszystkich środowisk, o których mówiłam, myślę, że jakąś część winy ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje, ponoszą decyzje pani minister, które są związane z wymianą wszelkiej kadry w ochronie zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia, w Narodowym Funduszu Zdrowia, na osoby, które być może niekoniecznie dają sobie radę, chociażby w Narodowym Funduszu Zdrowia, z tymi zmianami i z tym, co się dzieje, również finansowo, na osoby, które są z jakiegoś dawnego grona Platformy Obywatelskiej, no może wyciągnięte, albo są na przykład, tak jak wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, mężem przyjaciółki pani minister, albo teraz też planuje się, by na wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, by wrócił były wiceminister sprzed lat, wiceminister Szulc. Pani minister, ale może problem polega na tym, bo przecież te środki na ochronę zdrowia rosły za państwa czasów z roku na rok, były coraz większe. Z drugiej strony niektórzy mówili, że w ten system, który istnieje, choćby wpakować największe pieniądze, to i tak będzie za mało. Może rzeczywiście służba zdrowia potrzebuje gruntownej reformy. Może to, co kiedyś mówił poseł Arłukowicz, kiedy był ministrem zdrowia, zamknij dwa szpitale, to ci na dwa pozostałe dam, bo cztery to za dużo. Albo pan Grodzki, kiedy mówił na kampusie u Trzaskowskiego, że mamy 1000 szpitali na iluś tam mieszkańców, a tymczasem średnia europejska to jest 120 ileś. Może rzeczywiście ten system wymaga gruntownej zmiany. Może część szpitali trzeba pozamykać po prostu. System wymaga zmiany, co również sygnalizowaliśmy bardzo, bardzo jasno tą ustawą, która była przygotowana przez ówczesnego ministra Niedzielskiego, który stworzył ustawę o modernizacji szpitalnictwa, o której mówiłam, że ona została totalnie, jak tylko się pojawiła, skrytykowana, z każdej strony zbombardowana i trudno w ogóle było rozmawiać. Ja nie wątpię, że modernizacji ochrona zdrowia potrzebuje, szpitalnictwo potrzebuje modernizacji, ale nie takiej modernizacji, że dowiadujemy się o propozycjach już konkretnych, być może ze strony internetowej, tylko o odpowiedniej komunikacji. Tak sobie wyobrażam rolę również pani minister, która jakoś zniknęła nam ostatnio z mediów. Która zniknęła z mediów, ale która powinna wyjść do mediów. I jeżeli jest problem Narodowego Funduszu Zdrowia, to komunikować to w odpowiedni sposób, bo oczywiście, że szpitale mają pewien dyskomfort, niepokój. Właśnie na Śląsku, a w zasadzie w Żywcu
z tego, co słyszymy, w tej chwili kadry medyczne w szpitalu mają wypłacane w ratach pensje. Takie medialne informacje. Także niepokój jest ogromny i nie w ten sposób. Musimy kończyć. Na pewno będziemy o tym rozmawiali, bo to jest problem, który dotyka każdego Polaka. Każdy z nas ma na co dzień, może nie na co dzień, ale od czasu do czasu kontakt z opieką zdrowotną i wie, na czym to wszystko polega. I ostatnia informacja, już bez komentarza, pani poseł, kiedy PO było w opozycji, krzyczało, że w Polsce jest za mało lekarzy. PiS otworzył kilkanaście kierunków lekarskich, a teraz zamyka 9, Prawo i Sprawiedliwość, tych kierunków. Pani poseł, bardzo dziękuję. Pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani dziękuję minister, państwu. Przecież też ministrem zdrowia pani była. A my, proszę państwa, zobaczymy się za parę minut. Proszę z nami zostać.